Wiecie, jaka wiadomość pojawiała się najczęściej pod filmami na oficjalnym kanale Sea of Thieves? Nie, nie, z jakiegoś powodu muszą wydać ten komiks opowiadający o czym już dawno wiemy. Tak, Sea of Thieves 3 kwietnia pojawi się na PlayStation 5. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich piratów, bo po pierwsze morze będzie bardziej aktywne, a po drugie będzie więcej bambików do topienia. Nie no, bądźcie mili dla PS-owców. Wiecie, który mamy miesiąc? Borel pogubiło najwyraźniej wszystkie swoje kalendarze. 20 marca, czyli 3 miesiące po rozpoczęciu 2024 roku i chcą zrobić preview event? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. W grudniu nie dostaliśmy Orb Streama, który zwykle służył nam jako taka właśnie klimatyczna zapowiedź tego, co będzie na nas czekać w przyszłym, nadchodzącym roku. A teraz, po 66 dniach, co? Może się dowiemy, co będzie w 2024? No co, może dowiemy się czegoś o przyszłych sezonach. Dlatego pamiętaj, by wbić 20 marca na mój kanał Twitch, po prostu Patryk Sol, gdzie będę streamował i reagował na to, co będzie nas czekać w przyszłości. Miejmy nadzieję, że będzie to coś ciekawego. Sea of Thieves ma już 6 lat. To teraz ono. Czujesz się teraz staro? Jeszcze ja. Od 20 do 25 marca czeka nas rocznicowy event, podczas którego za zalogowanie otrzymacie złoty kapstan. Będzie czekać na was również nowe wyzwanie. Za wykonanie 10 zadań z takich butelek otrzymacie specjalny miecz, który wygląda wyjątkowo ładnie, co oznacza, że ludzie będą się wręcz bili o te butelki. Ej, potrzebuję na skok kogoś na hurtownię Jaboli. Ten program chyba zamienił się w jakąś fabrykę chujowych kartów. Anyway, anti-cheat. Wreszcie, po tyradzie narzekań, dostaliśmy oprogramowanie Easy Anti-Cheat, które, miejmy nadzieję, sprawi, że Vermux będzie spokojnie grać w tryb Hourglass. Tylko Hourglass, Hourglass Guru. Prawdziwe koksy grają tylko Hourglass. A Sea of Thieves ponownie będzie fair play i miejmy nadzieję, że Sea of Cheaters nie będzie miało tyle roboty jak do tej pory. Gracze solo na Solo gracze... Safer Seas. Nie będą potrzebowali już Game Pass Core, by móc grać solo, co oznacza, że nie będą musieli płacić subskrypcji na możliwość grania multi, bo grają sami pojedynkę. W sensie, no, ma to sens. Update GTK i jakieś aktualizacje do Minecraft Soft Store, co oznacza, że chyba będziecie mogli wreszcie aktualizować grę na w sklepie Microsoft. Oczywiście czekają nas również jakieś standardowe poprawki błędów, jak na przykład to, że nie mogliście wejść w interakcję ze swoim statkiem po zakończeniu nurkowania. Również już niedługo dropy dla partnerów. Jeśli chodzi o sklep, to w outpoście za złoto kupicie, ku mojemu zaskoczeniu, naprawdę ładne skórki. Jest lepiej niż w Emporium, spójrzcie tylko na to. Na przykład zestaw statku Maestro, który inspirowany jest mocno ostatnio dodanymi świetnymi skórkami dla instrumentów. Do tego nowe miecze oraz zestaw statku z serii Dzikiej Róży i nowe fryzury oraz brody. A dla kontrastu w pirackim Emporium czekają nas tylko same reskiny. No w sensie, chodzi na przykład o wyjętego spod prawa wysposkoczka, którego już mieliśmy, tylko w innym kolorze. Zestaw spartańskiego statku, który kiedyś rozdawano za darmo, a teraz można go kupić za starożytne monety. Zestaw skórek Ravenwood, które były w Battle Passie. Rare musi szykować coś naprawdę dużego, skoro nie mają czasu na tworzenie skórek, które później sprzedają za grubą kasę. To naprawdę... Dla wielbicieli Xbox Game Passa od 7 marca do 6 maja będzie czekał nowy zestaw do odebrania. Tym razem warty uwagi ze względu na małpkę oraz emotkę. Tą małpkę, nie tą ma... Już robiłem kiedyś ten żart. Na skok, na hurtownię Jaboli, na skok. Ten zestaw z Game Passa jest actually warty uwagi, wreszcie, nie jak ten ostatni. Shame on you, Rare. Pamiętajcie, by dać łapkę w górę, zasubskrybować po więcej kontentu z Sea of Thieves i dołączyć do mnie 20 marca na streamie z oglądania preview przyszłych sezonów Sea of Thieves. Ja się z wami żegnam, siema.